Dzień dobry. W sobotę 22 stycznia witam was bardzo serdecznie dwoma wersetami, które zapisane są w Piśmie Świętym. I tak pierwszy werset czytam z Księgi proroka Izajasza z 9 rozdziału, a drugi z Ewangelii Łukasza z 1 rozdziału. Każdy but skrzypiący przychodzi i płaszcz krwią zbroczony pójdzie na spalenie, na pastwę ognia. Przez wielkie zmiłowanie Boga naszego nawiedzi nas światłość z wysokości, by objawić się tym, którzy są w ciemności i siedzą w mrokach śmierci, aby skierować nogi nasze na drogę pokoju. O poranku w sobotę witam was serdecznie z przepięknego kościoła ewangelickiego w Kluczborku. Kościół ten, moi kochani, w swojej historii przeżywał różne momenty. Radosne, ale także i te tragiczne. W swojej ponad 700-letniej historii 3 razy całkowicie spłonął. Był to czas po tych tragediach dla zboru parafii w Kluczborku bardzo trudny, bardzo tragiczny. Wielu myślało, że parafia już się nie podniesie z gruzowisk, z popiołów. Ale zawsze, za każdym razem znajdowała się osoba, która tchnęła w parafian, w to miejsce, nową nadzieję i swym zaangażowaniem, swymi siłami sprawiała, że kościół ten był odbudowywany. Ostatni wielki pożar z 1743 roku całkowicie strawił nie tylko kościół, ale większość Kluczborka. I gdyby nie dwóch silnych, wierzących, przepełnionych nadzieją parafian, nie cieszylibyśmy się dzisiaj tym pięknym zabytkiem. I nie bez kozery, moi kochani, właśnie ten dzisiejszy filmik to rozważanie do chrześcijańskiej telewizji internetowej nagrywam z tego miejsca. Ponieważ, moi drodzy, werset z Księgi proroka Izajasza, ale także z Ewangelii Łukasza idealnie pasuje do historii tego miejsca, ale także pragnie natchnąć nadzieją nas, wszystkich, którzy być może przez trudne momenty w swojej codzienności, w swoim życiu przechodzą. I tak jak ten kościół był doświadczany pożarami, trudnościami, smutnymi chwilami, tak i być może w naszej codzienności pojawiają się jakieś pożary, trudne chwile, smutne momenty. Ale pamiętajmy, nawet w tych najtrudniejszych chwilach, że Bóg zawsze jest przy nas, Bóg zawsze jest z nami, Bóg napełnia nas nadzieją, siłą, energią, taką radością do tego, aby się nie poddawać i aby uczynić kolejny krok naprzód. Być może czasami uważamy, że za bardzo jesteśmy doświadczani. Być może czasami uważamy, że zbyt wiele jest na naszych ramionach. Czujemy się przygnębieni, obciążeni, czujemy się dobici, wręcz zrezygnowani. Ale pamiętajmy, że zawsze z nami jest Bóg. Boża pomoc, Boża łaska kierowana jest w to miejsce, gdzie najbardziej jej potrzebujemy. Boża pomoc, Boża łaska i Boża miłość kierowana jest w to miejsce, gdzie my właśnie jesteśmy w rozsypce, gdzie jest nam najtrudniej, najciężej. Ale pamiętajmy także i o tym, że w tym wszystkim, co doświadczamy, co przeżywamy, w tym wszystkim nie jesteśmy sami. Bóg Wszechmogący, objawiając nam Jezusa Chrystusa, światłość dla świata, swą miłość, swoją dobroć, swą łaskę, pragnie właśnie nas nią otoczyć i pragnie nam błogosławić. Błogosławił tej parafii, błogosławi nadal. Sprawia, że z trudnych momentów wychodzimy silniejsi. Sprawia, że w trudnych chwilach pierwsze, co czynimy jako parafia, jako zbór kluczborski, to składamy ręce do modlitwy i prosimy Boga o błogosławieństwo. Tak też i my czyjmy w naszej codzienności. Prośmy Boga o błogosławieństwo. Wołajmy do Niego w modlitwie. Opowiadajmy o wszystkim, co nas dotyka, czego doświadczamy i kroćmy w Bożej światłości, w Bożej miłości, w Bożej dobroci, objawionej nam w narodzonym dla nas Jezusie Chrystusie. Spójrzcie, jak piękny jest Bóg i jak wspaniały jest Bóg, nasz Bóg, ukochany Bóg. A na koniec spójrzcie, jak pięknie ten kościół, który został w 1750 roku odbudowany
wygląda do dnia dzisiejszego. Wszystkiego dobrego wam życzę. Zostańcie z Bogiem. Pozdrawiam i błogosławionej soboty wam życzę.